Zapisy terroru, tom 4. Zbrodnie niemieckie w Śródmieściu podczas Powstania Warszawskiego. Strona 43. Stefan Wojtczak. Wybuch Powstania Warszawskiego zastał mnie przy pracy na terenie Sejmu przy ulicy Wiejskiej 4. Dnia 2 sierpnia 1944 roku dwóch SS-manów przyprowadziło dwóch mężczyzn na podwórze Sejmu. Przy olbrzymim drzewie stojącym na podwórku zaczęli ich bić. Następnie poprowadzili ich na drugie podwórko i tam pod ścianą zostali obaj rozstrzelani przez SS-mana Matyjasa, oficera tzw. starszej szkoły. Matyjas był oficerem, nie pamiętam rangi, 22 batalionu SS, który przyszedł na teren Sejmu z getta przed samym powstaniem. Po kilku dniach widziałem także, jak Niemcy przyprowadzili znów z miasta 9 mężczyzn. Zamknęli ich w piwnicy pod Sejmem i trzymali tam do wieczora. Wieczorem Matyjas kazał wyprowadzić ich pod drzewa na drugim podwórku i tu wszystkich rozstrzelał. Ciała zabitych leżały do 3:30 rano dnia następnego. Wtedy Matyjas obudził nas, pracowników fizycznych Sejmu, i kazał pochować ciała. Uprzednio musieliśmy zwłoki zrewidować i wyjąć wszystkie dokumenty, które Niemcy spalili. Na terenie Sejmu znajdowało się około 300 mężczyzn wziętych z okolicznych domów. Niemcy trzymali ich na parterze w stolarni, której okna wychodziły na drugie podwórze. Mężczyźni ci nie mogli poruszać się w ogóle po terenie. Byli używani do ciężkich robót poza Sejmem, jak na przykład do budowania barykad. Wielu z nich przy robotach tych ginęło. Mężczyźni zakładnicy musieli także chować zmarłych, tak Polaków, jak i Niemców na terenie Sejmu. Pewnego razu Matyjas rozstrzelał żonę elektryka, który pracował w Sejmie, a przed samym powstaniem uciekł. Kobietę tę przez kilka dni trzymali Niemcy w piwnicy. Bili ją, chcąc z niej wydobyć miejsce ukrycia męża. Zwłoki jej chowało dwóch zakładników. Matyjas kazał ciągnąć ciało zabitej do grobu za nogi. Pod koniec powstania, tak gdzieś pod koniec września, Niemcy zaczęli wywozić mężczyzn zakładników do Pruszkowa. Ja wraz z innymi pracownikami, a więc z pomocnikiem ogrodnika Henrykiem Kleczkowskim, palaczem Romanem Kulińskim, Gołębiowskim, będącym zakładnikiem, a przydzielonym nam do pomocy, adresów ich nie znam, pozostałem w Sejmie do chwili, kiedy SS-mani go opuszczali, a więc gdzieś do listopada. Razem z nimi wyjechałem samochodami do Grodziska. Z innych zbrodni niemieckich widziałem raz na ulicy Agrykola, gdzie jeździłem po wodę, jak jeden z Niemców zbił i rozstrzelał Polaka, który nie mógł dłużej nieść ciężkiego łóżka z trupem niemieckim. Łóżko było załadowane 3 materacami, na których spoczywały zwłoki pokryte pierzyną. Niosło je 4 Polaków, ten jednak był wzrostem niedopasowany. Był za wysoki i cały ciężar łóżka spoczywał na nim. Na tym protokół zakończono i odczytano. Zapisy terroru to internetowa baza świadectw obywateli polskich, którzy żyli w czasach dwóch wielkich totalitaryzmów XX wieku. Wejdź na www.zapisyterroru.pl.